Dziękujemy Państwu bardzo za przybycie. Dzisiaj chcieliśmy zaprezentować pana Roberta Budwickiego, kandydata niezależnego, popieranego przez partię Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego. Ja tylko parę słów powiem, że jest to człowiek, który był związany w latach 80. z podziemiem, miał zasługi dla Polski, a teraz jest rozpoznawany jako taki jeden z ludzi organizujących sport dla młodzieży, organizujących kulturę we Wrocławiu. Jest to nasz dobry, bardzo uczciwy i prawy kandydat. Bardzo cię proszę, Robert, powiedz parę słów o sobie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszli tutaj na tą konferencję. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu marszałkowi Kornelowi Morawieckiemu za tak odważną decyzję. I to w czasach, kiedy Wrocław zawłaszczany jest przez różnego rodzaju koterie, które nazywają się raz partiami, raz ruchami oddolnymi, raz obywatelskimi. To poparcie dla mnie jest bardzo ważne z punktu widzenia interesów miasta Wrocławia. Myślę, że chciałbym tym startem swoim przede wszystkim przekonać 60% wrocławian, które nie chodzi na wybory, mówiąc, argumentując to, nie idę, bo ci sami zawsze, nie idę, bo się nic nie zmieni. Ja was zapraszam, głosujcie na mnie. Chciałbym też przekonać tych wszystkich, którzy nie chcą już rządów obecnego układu, żeby zagłosowali na mnie. Chciałbym, żeby ci, którzy nie chcą, żeby PiS rządził we Wrocławiu, żeby zagłosowali na mnie. Chciałbym, żeby ci, którzy nie chcą Platformy, żeby rządziła we Wrocławiu, zagłosowali na mnie. Chciałbym, żeby dzień po wyborach Wrocław stał się miastem wolności. Ta wielka odwaga, ale tu nie ma co się dziwić, bo pan marszałek był całe życie odważny i tym swoim życiem to udowadniał. Pozwala mi wierzyć, że dołączą do nas następni, którzy chcą zmienić Wrocław. Dziś, co prawda, spodziewam się od Państwa pytań programowych, ale dziś uważam, że najważniejszym jest poparcie partii WiS, pana marszałka, na kandydata niezależnego, bezpartyjnego, który nie należy do wrocławskich elit biznesu, koterii, polityki. I bardzo dziękuję za to jeszcze raz. Może jednak będę pytać o ten program, co by było jakby głównym założeniem? Proszę Państwa, nie czas rozmawiać o programie, bo ja program przygotowuję od kilku miesięcy. Kilka miesięcy temu wraz z przyjaciółmi i najbliższą rodziną byłem sam. Dzisiaj już stoi za mną partia WiS. Ten program jest przygotowany na ulicach, w pubach, w klubach sportowych. Właściwie wszędzie. Ja nie debatuję w radiu, w telewizji, debatuję z mieszkańcami. Ten program jest cały czas konsultowany społecznie. Proszę nie wymagać ode mnie, żebym Państwu dziś przedstawił program, bo moi konkurenci też nie przedstawiają żadnego programu. Proszę powiedzieć coś o sobie w takim razie. Ja poproszę, Państwo dostaniecie moją biografię, bo ona jest dość długa. Dość dużo robiłem dla tego miasta. Nie tylko w latach 80., ale i obecnie w dalszym ciągu. Prowadzę swoją firmę i udzielam się non-profit dla dzieci i młodzieży jako trener koszykówki. Myślę, że na tyle mam doświadczenie, całym życiem swoim pokazałem, że jestem w stanie pokierować tym miastem. Prezydent miasta nie musi być omnibusem. Musi dobrać odpowiednich ludzi i to jest chyba najważniejsze. I jestem w trakcie tej pracy, bardzo ciężkiej pracy. Chciałem zwrócić uwagę, że jako niezależny kandydat mam poczwórnie do wykonania pracę. W partiach jest to delegowane do poszczególnych osób i oni wykonują. Ja tą pracę wykonuję sam. Dzisiaj zyskałem partnera. Bardzo się z tego powodu cieszę. I myślę, że w następnych konferencjach, które obiecuję, będą co miesiąc systemowe, będę przedstawiał powolutku swój program. Taki następny, ważniejszy partner, myślę, Roberta, to będą mieszkańcy Wrocławia, no bo to są będą ludzie, którzy zagłosują na ciebie, ludzie, którym zależy, żeby to nasze miasto było rządzone uczciwie, żeby tu nie było niesprawiedliwości, żeby nie było takiej nieżyczliwości ludzkiej. I myślę, że takie miasto będzie, jak będziesz kandydował na prezydenta, bo sama kandydatura już twoja zmieni trochę oblicze tej konkurencji, a gdy zostaniesz prezydentem, to wszyscy będziemy się bardzo z tego powodu cieszyć. Panie marszałku, ja jeszcze mam pytanie do pana, dlaczego to poparcie, bo jak rozmawialiśmy podczas ostatniej konferencji, wspomniał pan, że będzie pan czekał na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. No tak, ale myślimy, że chcemy przedstawić Wrocławiowi trochę człowieka, który jest mniej też rozpoznawalny od tych wszystkich kandydatów partyjnych. Potrzebny nam jest na to czas.
potrzebny nas jest na to czas. A jak będzie, jaka, nie wiemy jeszcze, jaka będzie ordynacja wyborcza, nie wiemy, jakie będą tury wyborcze, ale mimo wszystko wydaje nam się, że osoba, że jego charakter, jego zdecydowanie, no tutaj zdobędą taką sympatię Wrocławia, tak jak swoim zachowaniem, swoimi słowami, swoją przeszłością zdobył moją sympatię. Jeśli mogę, to ja chciałbym podkreślić, nie było żadnych umów. Pan marszałek i partia WiS poparła mnie bez żadnych warunków wstępnych i chciałbym wszystkich, na których leży dobro Wrocławia, żeby na ten jeden raz odrzucili z serc swoje partyjne przynależności i zagłosowali na wolnego obywatela Wrocławia, który postanowił, naprawdę, to była bardzo trudna decyzja, wystartować w tych wyborach. Jeszcze raz. Brawa. O, super, dziękuję ci. Chodź, Ola, Aga. To jest starsza córka, młodsza niestety jest w tym środeczku. Super, dziękuję. Już. Jeszcze jakiś taki uścisk goni, byśmy prosili. No, posłuchajcie. Polityczny. Jeszcze raz poproszę. Oj, to mnie nieprzygotowanie na takie replaye.